Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie i Małopolska Telewizja IMAW zapraszają na charytatywny turniej piłki nożnej. Będziemy zbierać pieniądze dla Adasia Skrzypka. Chłopiec jest chory na rdzeniowy zanik mięśni. W turnieju zagrają radni miasta Tarnowa, Teatr imienia Ludwika Solskiego, Center Med, Czakram BRC i Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz Małopolska Telewizja IMAW. 6 marca. 9:30 turniej charytatywny na cel charytatywny zbierałem pieniążki dla Adasia. Będzie można zobaczyć studentów, radnych, aktorów, dziennikarzy, lekarzy. Miejmy nadzieję może z Center Medu, inżynierów z Czakramu. Początek turnieju w najbliższą niedzielę o godzinie 9:00 na hali sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Termalika już jutro zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Po ostatnim historycznym zwycięstwie z Legią Warszawa tym razem piłkarze z Niecieczy będą musieli udowodnić, że te 3 bramki nie wpadły do bramki Legii przypadkiem. Gramy na wyjeździe z Górnikiem Łęczna, który gra przed własnymi kibicami i miejmy nadzieję, że równie będzie chciał z nami grać otwartą piłkę. Myślę, że to będzie dużo ważniejszy mecz niż ten dzisiejszy z Legią, bo jeżeli nie zdobędziemy punktów z Łęcznie, to te 3 punkty z Legią niewiele nam dadzą. W tabeli Górnik Łęczna plasuje się na 10 pozycji. Termalika po zwycięstwie nad liderem tabeli Legią jest na 12 miejscu. Początek meczu w Łęcznej o 15:30. Rozpoczyna się najważniejsza część sezonu dla drużyny siatkarskiej grupy Azoty PWSZ Tarnów. Podopieczne trenera Marka Skrobota zakończyły rundę zasadniczą na 3 miejscu, dlatego teraz rywalizacja przeniesie się do fazy play-off. Tarnowianki zmierzą się z AGH-em Kraków. Rywalizacja toczona będzie do 3 zwycięstw. 2 pierwsze mecze rozegrane zostaną w sobotę i niedzielę na hali w Krakowie. W pierwszej lidze piłki ręcznej SPR Tarnów zmierzy się na wyjeździe z Wiretem Zawiercie. Tarnowianie po porażce w derbach Małopolski z MTS-em Chrzanów na własnej hali tym razem spróbują wywalczyć punkty w starciu z niżej usytuowanym rywalem w tabeli pierwszej ligi. Wiret jest na przedostatnim 13 miejscu. SPR plasuje się na 10 pozycji. Początek spotkania na hali w Zawierciu o godzinie 18:00.